Nie pracuje w stanie? To jest? Talicka jest u siebie prawie. Miniona poszła, no tu poszła, tu się wiesz, kopytkami po tym mostku poszła na górę, białe, na biało ubrana i tego wiesz. Ona wszędzie była. Jutro idzie do Hanki Gronkiewicz-Walc i mówi, co może załatwić, wiesz, bo mi tu sprawa w sądzie stanęła, bo rzeczywiście zamiast w ciągu 7 dni zażalenie wysłała 8 dnia, ale oni kazali coś duplikat odbić na ksero, ja idę do biblioteki, do BUW-u. A dlaczego ci Mareczek tego nie załatwia? A Mareczek, od Mareczka się zaczęło, że Mareczek później to zdał, po prostu była wizo, nie odzywał się i on wiedział, że to jest ważne, że to jest sąd. Nawet proszę ciebie, Janek Witek mi napisał w notesie, jak go wywiozło pogotowie, napisał do mnie takie zdanie i Mareczek ten notes zakupił, bo ja to mu pożyczyłam i tam było napisane, módl się do Matki Boskiej, bo ja chyba dzisiaj umieram, do Matki Boskiej, ale on wiedział, że ja wierzę w Słowo Boże, w Biblię, do żadnej Matki Boskiej ani się nie modlę, ani w to wierzę, ale do mnie napisał i to zdanie by w sądzie coś znaczyło, a ten debil, słuchaj, no ten notes zagubił, ja mówię, no gdzie jest ten notes, on był wielki, był brązowy, no leżał tu, ale on jak u siebie w domu, to on wszystko, co jest nie jego, wywala, rozumiesz, taki pierdolnięty. No ma trochę głowę nierówności. Ale on wiedział, że to do sądu pójdzie, że to jest ważne, a potem mówił, że jak to zagubił, że a to jaki to tam argument, ja mówię, jak będziemy tak gadać, to wiesz, to ty się ciesz, że jeszcze 5 lat pożyjesz, ciesz się. On po prostu ma straszne, słuchaj, wiesz, on teraz nie dzwonił parę dni i potem na mnie był wściekły, że on do mnie nie dzwonił parę dni. No ci mówię, szurnięty. No bo on jak usypia, rozumiesz, to bierze dla ciebie przyjaciółkę 40%, no i wiesz, ją wypije, a później wiesz, ze zmęczenia już usypia. Bo wiesz, on nie ma pieniędzy, ale on bardzo chętnie by wypił, bo tam do tych Żydów chodził, nagrywał i ze wszystkiego jest niezadowolony, ale to wynika z jego winy, wiesz. Też taki telefon mu kupiłam, zamieniłyśmy taką ma nie najlepszą kamerę i takiemu kurczaczkowi dałam inną kamerę i on potem już, a ja sam mówiłeś, że tamta jest bardzo dobra, no to tamten się podniecił i była wymiana telefonu. Także ja za niego nawet telefon, słuchaj, opłacam, no ale i tak, ponieważ mi się tam parę groszy dawało, do tego on potem zgubił kartę i szuka, to i za 25 zł można odzyskać te karty. I potem, wiesz, ci sugeruje, że to ja mu te kartę wzięłam, jak mnie tutaj tydzień nie było. Przyszła ta Jakubowska z opieki, to przy niej gada takie głupoty, to przecież ja przy niej nie będę mówić, że mnie tutaj tydzień nie było, po prostu i to, żeś sam gdzieś te karty wsadził, to on wprowadza ludzi w stan jakiejś takiej depresji przy innych, się eksploatuje, potem coś zaczyna wrzeszczeć u siebie w domu, coś czego nie wypada, ale on tego nie lubi, że gość w dom, Bóg w dom i on po prostu, wiesz, ciebie zakrzyczy jeszcze przy ludziach, on po prostu nic nie rozumie, wiesz? Taki ciemny facet. No wiesz, jemu chyba dobija ta samotność, rozumiesz? On teraz coraz bardziej się robi taki, wiesz, do tyłu, jak się to mówi. Tak, tak, a potem czeka na pieniądze, tu, że mu niby nie zależy, potem mu zależy, tam przychodzi Jakubowska, a on w domu sprząta. Ja mówię, po co ty tak sprzątasz? Przecież baba widzi, że jak za bardzo by sprzątane, to była balanga. Po co? On taki głupi jest. Ja mówię, przecież to nie o to chodzi, aby normalnie było. No. Nie, na pewno. A daj spokój, jakie to te... No, dobra, wiesz, ja ci coś powiem. Ja mam, ty, jak u tego Janka, to tych parę lat dobrych, wiesz, to Janek też jest nienormalny, ale wiesz, ten jest nienormalny inaczej, ten jest nienormalny inaczej. Janka można było, wiesz, obejść, jak on... No, ty widź, bo wypierdalaj, mówi, jakie papierosy nie możesz znaleźć, bo pewnie wcale tych papierosów nie masz. Szukasz, i temat potem zmienisz, żeby mnie oszukać. O, jest. A teraz dostaniesz, będziesz klęczał przede mną. Już mam znalezione papier. Będziesz teraz przede mną klęczał. I to jest była biegła sądowy. Słuchaj, ona pracowała w poprawczaku. Dzieciom umiała ręce wykręcić. I teraz mówię, słuchaj, no i chciałaś może mnie pokonać? Ja ją tu wiesz... Litka dzieciom ręce wykręcała? No tak, bo ona jak pracowała w poprawczaku, to była, pokazywała mi nawet zdjęcie baba Herst.
Ja mówię, zobacz, to cię wezmę, to chwycę jak piórko. A ona już tu chciała raz nawet i na policję dzwonić, a ja mówię, proszę pani, to jest oszustka. Ona wzięła tutaj kredyt od tego takiego pana, już tam nieważne jak się nazywa, i ten pan musiał spłacić, umarł przez nią na zawał serca. Oszustka, wszędzie gdzie nie chodzi, to autorytarnie żebrze, że to jej, w sensie takim, że to jej się należy, bo ona jest osobą niepełnosprawną i ona się stąd nie ruszy, aż pan tutaj to zrobi, to co ona chce, że poda jej wodę, czy to, no różne takie, ona wymyśla i końca tego nie ma. Nikt jej nic nie musi robić, bo nic nie jest jej cierzący. A jeżeli jest niepełnosprawna, umysłowo i fizycznie, no to jej miejsce w zakładzie, wiesz, psychiatrycznym dla ludzi niepełnosprawnych umysłowo. Tak, niepełnosprawnych umysłowo i na ciele, i na mózgu jeszcze. No. No. Także słuchaj, jak przyjdzie, to zobaczysz, tylko cicho, sza, zobaczysz dyplomatycznie jak tego, trzeba sprzyjać, trzeba wiesz, a tak, moja ty kochana, bo ona mówi, że nawet herbatę, bo tutaj wiesz, ona nie umie nawet maszynki włączyć, czajnik, bo nową kupiłyśmy maszynkę, bo tamta się spaliła i czajnik, nie umie włączyć, że herbatę, ja mówię, co herbata, herbata sama się gotuje, przecież może sobie zrobić. Aha, tak, to ona potem nawet wodę z kranu tu piła, bo przecież teraz mówili, że jest świeża i zdrowa. Ja mówię, widzisz, zawsze jest zdrowsza niż z Wisły. I od początku. No na pewno. Ale z Wisły, jak Rudialicka się napiła, to i tak by przeżyła. Bo ona jest skażona chemicznie, toksycznie, to wiesz. Tak. To ona jest jak oczyszczania, jak filter. Słuchaj, my w ogóle żyjemy w takim kraju skandalicznym i w świecie też tutaj jeszcze takiego Wiesława Przybyłowicza zaangażowałam, on największym twitterowcem jest w 2014 roku, to dałam mu taki tekst i on napisał, że firma Play chce od trupa, bo to chodziło o Janka Witka, jakieś zaległe pieniądze, że proszę państwa, firma Play, to do tych znanych ludzi pisał, bo to na Twitterze są dyskusje ze wszystkimi. Że firma Play chce pieniądze od trupa. I on taki zarobił, słuchaj, bigosu. Ja wiem, dobrze. To ta firma to jest Mareczek. Znajomi mówią dokładnie o tym samym. Krzysiu, no ale gdzieś tam zaległości się spłaci. Słuchaj, tam niewiele zrobią, dlatego że słuchaj, akta i dokumenty idą do archiwum, jak już on umarł, rozumiesz? No to jego dokumenty już są nieaktualne, to tak jak nawet już wszedli w komputer, rozumiesz? No. Już nie ma, czyli jest, Janek jest pisany w książce aktów z domu, rozumiesz? No tak. I nikt już niczego nie przywróci. Oni już potem tutaj się przestali odzywać, jak byśmy dały akt zgonu do firmy Play, ale coś tam jeszcze przychodziło, coś tam jeszcze, ale już się wyciszyło to wszystko, że zrozumieli, że nie żyje. No, trupa pieniędzy przecież nie wezmą, nie? No nie wezmą do sądu, jeszcze coś tam może podać, bo coś tam się wyciszyło, nie wiem, ale to wiesz, mogą do sądu podać. No i zobaczymy potem. No. Nie, to nie podadzą do sądu, bo to jest bezsensowne, zależy tam, ile jest tam winien, nie? No. Słuchaj, tutaj po drugiej stronie mieszka taki, widzisz, on ma dwa pokoje, ogromne jakieś mieszkanie. Jemu kazali płacić najpierw 70 tysięcy, potem 47, bo jemu matka, ojciec umarli, a sąd jemu mówił, że państwu się należy, to znaczy nie sąd, żeby on zapłacił 70 tysięcy, bo on mieszka bez umowy, tak jak i tutaj u nas bez umowy. Proszę ciebie, jak on mieszka tam od urodzenia i jest dzieckiem ojca i matki i potem sędzina, sąd powiedział, że państwu tu się nic nie należy. No i tak wygrał ten drugi Jaśko jest. Chodzi na Lubelską tutaj do stołówki, chleby bierze, coś tam tego, tak biednie żyje, ale no tu opowiadał, że ma straszne zaległości, może, ja mówię, byś wziął te Ewkę do siebie, a on wie sam, on tam wie, kto to jest ta Ewka święta. No. Ja nie chcę tam żadnego faceta i żadnego się udręczenia, daj spokój. No. Ja żyję to spokojnym życiem, nie chcę żadnego jakiegoś wcielonego diabła, nie wiadomo kogo. No, dobrze. A słuchaj, a ty, poczekaj, ja coś, przyjdź do nas, wiesz dlaczego? Bo ta Litka, słuchaj, ona o tobie wszystko wie.
Ale jak ona wie, jak ona mi jedna? Poczekaj, ja ci coś powiem. Ona była na lotnisku, ale jeszcze była na hotelu, chyba Nowotel. I tam jakiś facet jej powiedział, że ktoś ci coś, jakiś bilet kupił za granicę, a ty nie chciałaś jechać. Ona gdzieś z hotelu, gdzieś tam Nowotel pod lotniskiem, a na lotnisku to była się przejść. I teraz mi takie rzeczy mówi, słuchaj, chodź ja ci powiem o tej twojej takiej z lotniska, to tam ja mówię, odwal się ode mnie, bo widzisz, ja jestem osobą zajętą. Coś robiłam, ale rzeczywiście to był taki ciekawy temat i ona coś tam się speszyła, coś tam mi powiedziała tak ogólnikowo. Ale właśnie... Zapytaj do mnie za 5 minut. Dobra, dobra, no, no. Znaczy, tak, u nas, która robiła bąble. U nas tego nie było, więc kakał, tak, tak. Znaczy, no, myślę, że też go to ukształtowało. To było bardzo, bardzo ważne w tak młodym wieku. Myślę, że nauczyło go to odwagi, pewności siebie i dyscypliny. Dyscyplina jest bardzo ważna nawet w naszym zawodzie. Mieliśmy przykłady teraz, no, mieliśmy przyjemność właściwie być z Agatą i z Krzyśkiem Mieszkowskim. Właśnie, ty Agata jesteś najmłodszym pokoleniem fotoreporterów, którzy pracowali razem z Krzysiem. Ciekaw jestem, jak on wygląda w twoich wspomnieniach. Już my się w ogóle z Krzyśkiem poznaliśmy na filmówce i to było, my się zawsze się śmialiśmy, że Krzyś to był moim młodszym kolegą, bo ja byłam na drugim roku, on wtedy wiadomo było, że przychodzi na filmówkę legenda polskiej fotografii, właśnie Krzysztof Miller. Ale że dotarł, bo to słuchacze mogą nie wiedzieć tego, że Krzysztof zapisuje na filmówkę, gdzie to chyba 45 lat. To było wydarzenie, że się pytali, czy jest mu to potrzebne, czy taka legenda i taka sprawa, on zawsze pytał, że musi. No i resztę już powie Agata. I, no i od tamtej pory właśnie zawsze się jakoś tam razem bujaliśmy, tak, że nie wiem, tak się mocno, że kontrowaliśmy w ogóle tej sytuacji w KDT, nie pamiętam, który to był rok, KDT 2010 chyba, czy 2009, jak przekwidowali te baraki wszystkie, te budy. To nielegalne hale, o te Jeśli nas z Krzyśkiem spotkałam, tak staliśmy naprzeciwko kordonu policji, który zabezpieczał, żeby nikt nie wchodził do środka. I tak z Krzyśkiem się rozmawiałam, że musimy się tam dostać. Bo nie ma opcji. Od tamtej pory funkcjonowało właśnie określenie przecinaki. I Krzysiu był przecinakiem i na sekundę się odwróciłam. Krzysiu nie był. Takie niesmaczne, prawda? Przysięgę składają wszyscy przyjęci do Bractwa Wolnobularzy. Trufa do wody, Jezu. Z masonami było 14 prezydentów Stanów Zjednoczonych, a wśród nich Gerald Ford, Henry Truman, Franklin Delano Roosevelt, Andrew Jackson i Jerzy Waszyngton. Do masonerii należało wiele potężnych i wpływowych osób z amerykańskich elit. Podczas amerykańskiej rewolucji Bractwo odgrało znaczącą mało znaną rolę. Wspomnieliśmy o tych światowych dniach młodzieży, gdzie mieliśmy na naprawdę... Wszędzie można znaleźć symbole masońskie. Na przykład pomnik Waszyngtona jest poburzony kamiennymi płytami i pokryty masońskimi inskrypcjami. Na kapitolu widnieje masoński napis, a na banknocie jednodolarowym znajdują się symbole masońskie. Jak wiesz, podobno dla franciszkańskiej, którzy wszyscy czekają na to pierwsze. Rola Mularstwo jest organizacją o tajemniczych korzeniach. Powszechnie uważa się, że to bractwo, którego członków wiążą tajne przysięgi oraz rytuały. Celem bractwa jest poprawa moralności i budowanie braterstwa między ludźmi. W przeszłości bractwo gromadziło wokół wspólnych celów ludzi, nauki i polityki. Odkrywaliśmy go zagadką, jak on pracuje.
Oczywiście wszyscy zrobili zdjęcia tych ludzi ze smartfonami, no bo trudno było tego nie zauważyć, prawda? Wykrojone zaangażowanie masonów w politykę zaczęło się od chwili powstania Stanów Zjednoczonych. W 10 minut porządną naprawdę fotoreportaż. Ale December 9, w grudniową noc 1773 roku, grupa patriotów przebrana za Indian wsiadła na statek w porcie bostońskim. Protestem przeciwko podatkom nałożonym przez Anglię amerykańskim wrzeniom wyrzucili do morza skrzynię z angielską herbatą. Wydarzenie to nazwano później herbatką postojską. Doprowadziło ono do wojny o amerykańską niepodległość. Wiele naukowców wierzy, że masoni byli głęboko zaangażowani w organizację herbatki postońskiej. Bracia spotykali się w tawernie pod zielonym smokiem. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że właśnie tam zawiązano spisek. Mistrzem męży był Paul Revere, artysta i patriota, który sporządził ten sztych o masakry postońskiej. Fotoreportera II wojny światowej, który mówił: jeżeli masz złe zdjęcie, to znaczy, że byłeś zabrany. Oto Joseph Warren, który zginął bohaterską śmiercią w bitwie pod Bunker Hill. Do bractwa należało także wielu sygnatariuszy deklaracji niepodległości. Najważniejszymi z nich byli Benjamin Franklin oraz John Hancock. Uważa następujące prawdy za oczywiste, ogłasza ten historyczny dokument, że wszyscy ludzie stworzeni są równymi, że Stwórca obdarzył ich pewnymi nienaruszalnymi prawami, że w skład tych praw wchodzi życie, wolność i swoboda ubiegania się o szczęście. Te ideały były podstawą masońskiego światopoglądu. Wolność, braterstwo, równość. W XIX wieku był to okrzyk wojenny ludzi wierzących w demokrację. Naukowcy odkryli, że w literaturze masońskiej najczęściej i najbardziej konsekwentnie pojawiają się właśnie te trzy słowa. Gazety Wyborczej są z nami w studiu. Wspominamy Krzysztofa Millera. Na początku XVIII wieku... Radio KTM Eurofoncita Barbie Baby Langström Extra. Radio KTM Eurofoncita Barbie Baby Langström Extra. Czyli bardzo ciekawe to jest. Bardzo ciekawy jest temat tego wykładu. Święta rodzina jest dla chrześcijan. No tak, tak, tak. No to Janek, nie teraz chcesz sobie mnie zadzwonić. No, to potem zadzwoni. O której? No dobra, to możesz tak zadzwonić po 18, to pogadamy. Dobra, no. Wielu z tych, którzy w okresie rewolucji zostali wolnomularzami, nie mogło liczyć na przejście do klasy wyższej. Nadzieję na podobne korzyści miał młody Jerzy Waszyngton. Właśnie zmarł jego starszy brat. Reklama. Waszyngton skończył zaledwie 20 lat i próbował znaleźć swoje miejsce w świecie. Wtedy wstąpił do wolnomularzy. Wówczas było to często spotykane. Dzięki bractwu młodzi ludzie mogli zdobyć wyższą pozycję w społeczeństwie. Wiele lat później Waszyngton, już jako dowódca armii rewolucyjnej, brał udział w rytuałach przyjmowania do bractwa własnych oficerów. W jego namiocie polowym ustawiono niczym ołtarz bęben. Odłożono na nim trzy najważniejsze symbole masońskie: Biblię, kompas i węgielnicę. Prawie połowa oficerów armii amerykańskiej wstąpiła do masonerii. Masońskie insygnia noszono niczym medale. Przynależność do bractwa nie polegała wyłącznie na koneksjach, pompie i ceremoniale. Samochody i wycieczki do wygrania. Tysiące produktów. Bractwo zastępowało rodzinę żołnierzom, których wojna zawiodła daleko od domu. Masoneria dawała również nadzieję, że po pojmaniu przez wroga jeńca spotka lepsze traktowanie. Można przytoczyć przykład oficera schwytanego przez torysów i przez Indian. Przywiązano go do pala.
Już miano go zabić, gdy ujawnił, że jest masonem. Wówczas go uwolniono. W tym okresie często się to zdarzało. Przybyłem firmy marketingowej, żeby zwiększyć sprzedaż i wyjść na zagraniczne rynki. Enterprise Europe Networks kontaktowała mnie... Dzięki czemu powstała tak silna więź między braćmi. Jakie podstawy miały masońskie wierzenia i obrzędy? Za chwilę odwiemy początki tajnego bractwa. Opowieść o kościele, nieczyżnie wartościach i umysł samym. Innym gość arcybiskup Tadeusz Gotłowski. Promocje Gdańsk 16 września, Europejskie Centrum Solidarności. Sopot 17 września, Państwowa Galeria Sztuki. Gdynia 18 września, Zezurin. Masoni brali coraz większy udział w życiu publicznym, natomiast ukrywali swoje rytuały. Ujawniali je tylko osobom wstępującym do bractwa. Europejskie Centrum Solidarności. Reklama. W 1800 roku pewien sceptyczny młody człowiek z Nowego Jorku opisał, co go przyciągnęło do bractwa. Wciąż słyszałem pogłoski o ich wspaniałym charakterze. Matka moja wierzy, że uprawiają czarną magię i nakazuje się trzymać z daleka od tego złowrogiego towarzystwa. Dręczy mnie punkt zajrzenia wnętrza loży. Postanowiłem, że cię narazić i poprosiłem o zgodę na przyjęcie. Taki brak obiektywizmu autorskiego, zupełny brak, zupełnie ignorowanie. Na młodym Salemie Taunie to, co zobaczył, wywarło ogromne wrażenie. W loży spotkał braci, którzy twierdzili, że z boskiego nakazu są strażnikami demokracji. Opinia Komisji Weneckiej na temat nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym będzie już trzecią opinią na temat polskich przepisów wydanych w ciągu 7 miesięcy. Wcześniej komisja apelowała do naszych władz o opublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Chcemy chronić nasze przywileje. Czy jesteś gotów złożyć przysięgę, że nie zdradzisz tajemnic zakonów? Posłowie Prawa i Sprawiedliwości przygotowali do Europarlamentu własny projekt rezolucji o Polsce, będąc odpowiedzią na odpowiedź swoje imię i powtarzaj za mną. Dokument ten ma zostać przyjęty w sprawie, że nie tylko o przeciwających przepisów. Rewolucja ta wzywa do zbadania także innych ustaw przyjętych ostatnio w Polsce, jak to polityki, które przyjmują się w dziwny obrzęd. Natomiast w projekcie PiS-u wskazano, że ten obszar rezolucja nie mają nic wspólnego z łamaniem w naszym kraju. Tajemne znaki i hasła miały swój początek w praktykach średniowiecznych mistrzów kamieniarskich, budowniczych wielkich zamków i katedr w Europie. Podobnie jak inni rzemieślnicy należeli do cech Urgieti, których tajemnicy strzeżonków i jak stanów płomieniach, ale nikt nie zginął. Załóżmy, że chcesz dać znak, że jesteś prawowiernym członkiem gildii. Musisz znać odpowiednie hasło albo uścisk dłoni. Niczego nie możesz napisać, ponieważ nie umiesz. Dlatego zachowanie tajemnicy jest warunkiem kontroli kwalifikacji rzemieślników oraz zamknięcia dostępu do zawodu innym. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Kamieniarze wznosili w Europie ogromne katedry. Zwykle kilka pokoleń zajmowało się budową tych wysokich, imponujących budowli. Katedry są najwybitniejszym osiągnięciem technologicznym ludzkości. Krok pierwszy. Zaplanuj większy wydatek, na przykład wakacje. Pod koniec XVII wieku średniowieczna gildia przeszła głębokie i tajemnicze zmiany. Loże zaczęły przyjmować członków, którzy nie uprawiali zawodu kamieniarza. Akcja trwa do 30 września 2016 roku. Szczegóły, opłaty i prowizje, regulamin akcji. Towarzystwo zaczęło się skupiać na ideałach duchowych oraz etycznych, a narzędzia murarskie stały się symbolami dla żyjących życiem oświeconym. Uświadomili pański fotoreporterzy są w studiu wspomnianą przez Święte Pisma kierują naszą wiarą. Węgielnica reguluje nasze działania, a kompas wskazuje nam, jak podtrzymać więź z resztą ludzkości. Światło to słońce rządzące dniem i księżyc przewodzący nocy. No, tej regule kapły.
czyli fotoreportera II wojny światowej. Wejście do masonerii traktowano wówczas jako metaforyczną podróż z mroku w światłość. Żyłeś w ciemnościach, czego teraz najbardziej pragnie twoje serce? Ja pracuję trochę inaczej. Na tych warunkach niestety jestem skazany na dźwiganie tak zwanej drugiej ruchu. Pierwszy raz obrzędy te odprawiano w epoce oświecenia. W czasie, gdy zaczął się załamywać sztywny hierarchiczny układ średniowiecznego świata. Sznurkiem od moich bohaterów moich zdjęć, więc masoneria nie głosiła żadnych wierzeń religijnych, ale kładła nacisk na bractwo, honor i miłość bliźniego. Przez te 100 lata na drugi obiektyw nie dało się namówić. W epoce oświecenia powstaje wiele stowarzyszeń. Absolutnie kultowy dla wszystkich fotografów. Wolnomularze jednak jakby chętniej od innych przemawiają językiem oświeceniowym. Oznaczało to, że są otwarci na nowe idee, zainteresowani nową nauką, religijni, ale pozbawieni fanatyzmu. Nie potrafią odróżnić zjawisko racjonalne od przesądu. Aparat naprawdę wyglądający bardzo turystycznie i śmiesznie. Niezwykłe, że to mądrze, racjonalistyczne towarzystwo zaczęło wymyślać sobie fantastyczną i tajemniczą przeszłość. Afryka, czy Afganistan, czy te wszystkie miejsca objęte wojną. Wielka tajemnica wolumularzy oraz główna legenda zakonu wiąże się z zamordowaniem Hirama Bifa, mistrza murarskiego budowniczego biblijnej świątyni króla Salomona. Według legendy odtwarzanej podczas masońskiego obrzędu trzeciego stopnia Hirama atakuje trzech złoczyńców. Pragną mu wydrzeć tajemnicę mistrza murarskiego. Nasz mistrz wierny swemu powołaniu. Ciągnięcie dużego aparatu powoduje to, że możesz bardzo zmienić. Trzeci złoczyńca uzbrojony w ciężki młot skierował silny cios w czoło Hirama. Także padł bez życia u jego stóp. Ci ludzie doskonale wiedzą, że jesteś jakimś przekaźnikiem. Wraz ze śmiercią Hirama ginie wiedza niezbędna do ukończenia świątyni. Wiedzą, że jesteś profesjonalistą i podczas obrzędu kandydat jest obsadzony w roli rytualnie mordowanego, a następnie wskrzeszonego Hirama. Aparat przede wszystkim całkowicie mechaniczny. Potraktujmy siebie jak niedokończoną świątynię. Gdy odnajdziemy zaginione słowo, uda nam się połączyć własną boskość z ludzką jaźnią. Odkrycie tego słowa umożliwia doprowadzenie do doskonałości naszej niedoskonałej natury. Tak, ale aparatów prostych jest bardzo dużo. Tak, ale też jest tak, że no, narzędzia kamieniarskie są symbolami. Rzeczy kultowe. Każdy z nich wskazuje drogę ku oświeceniu. Mój sposób dokończenia budowy świątyni naszej duszy. Nie wiem, na czym polega, ale jeśli ktoś... Ja na przykład kupiłem Nike o 10 lat za późno. Chociaż uczyłem się fotografować na zewnątrz. Po rewolucji amerykańskiej w ciągu kilku lat w masońskim rytuałom poddały się tysiące ludzi szukających bractwa prestiżu. I uważam, że to jest no, rzecz genialna. To trudno opowiedzieć. Przydała się cała audycja, prawda? Ale jest za chwilę opowiemy, jak masoni w roli obrońców i kapłanów nowej amerykańskiej republiki osiągnęli szczyty władzy. Pamiętam, że Krzysiek... Chodzi po prostu, że strój lekki jest idealnie precyzyjny. Świetnie rysuje, błyskawicznie się ustawia ostrość i tego... Po rewolucji masoneria przeniknęła do wszystkich środowisk społeczeństwa amerykańskiego. To też bardzo w życiu przeszkadzało. Pokonywała granice różnic religijnych i politycznych. Niemal każdy mógł się z nią utożsamić. No to tam cała anegdota, nie będziemy sobie tego opowiadać, ale Sławek, czyli nasz młodych ludzi, tak jak Solomon Townham, przyciągnęła tajemniczość wolnomularstwa. W 1818 roku napisał: wiadomo, że masoneria powstała za boską przyczyną. W ten przyrodzony sposób nieliczni, natchnieni przez Boga, zyskali potrzebną wiedzę. Jerzy Waszyngton powiedział, że Ameryka stanie się tym, czym wolnomularstwo już jest, świątynią wschód. Na te wszystkie wyjazdy i nawet na pielgrzymkach papieskich, gdzie jednak czasami... Masoni konsekrowali dziesiątki świątyń, czyli budynków. W dzisiejszej Gazecie Wyborczej jest dodatek poświęcony... Jeszcze przed początkiem budowy ważnego gmachu. Dodatek, ojcowie więc doprosili bractwo o odprawienie obrzędu. O pobłogosławienie kamieni węgielnych ofiarom od ziarna, oleju i wina. Słynne fotografie Krzysztofa. Masoni spełnili funkcję kapłanów Nowej Republiki. Jak on był bardzo wszechstronny w swojej fotografii. No oczywiście jest znany jako
Poważnego urazu psychicznego, na który cierpią żołnierze. W owym czasie Stany Zjednoczone istniały zaledwie 17 lat. Cała populacja kraju mogłaby zamieszkać w dzisiejszym Nowym Jorku. Zachodnią połowę kraju uważano za niezamieszkane pustkowie. To jest najbardziej, najmniej fotogeniczne miejsce. Tak naprawdę to, co widzisz tam bez przerwy. Jeszcze nie poddano próbie władz tego kraju. Rządu wybranego przez lud i dla ludu. Dzieci, tak dalej, tak dalej. Ale też oglądam zdjęcia takie społeczne, które... Nie było wiadomo, czy Stany Zjednoczone przetrwają. No, miały przeciw sobie wrogo nastawiony świat. Stworzyły nowy rodzaj władzy, jakiego nigdy wcześniej na taką skalę nie było. Dla wielu Amerykanów ideały, wartości i cele masonerii były jedynym spoiwem młodego narodu. To naprawdę niezwykła fotografia, jeśli chodzi o... Loże masońskie zapewniały szkolenie praktyczne w wychowaniu obywatelskim. Ale zdjęcie wygląda tak, że facet pijany próbuje się... W loży obowiązywała równość. Członkowie uczyli się przemawiania, głosowania, przestrzegania konstytucji, płacenia podatków, zachowania obywatelskiego w tej miniaturze świata. Wszyscy to zdjęcie znają, nawet jeśli nie pamiętają, może kto był autorem, zdjęcie zobaczą na pewno. Można stwierdzić, że loże masońskie były szkołą rządzenia. Właściwie do zdjęcia zrobione przeze mnie miesiąc temu, o którym piszę tu bardzo dyscyplinę wśród braci w loży traktowano jako metodę wychowawczą. W trakcie wjazdu papieża Franciszka na Błonie. Urządzali tak zwane sądy. W tym tłumie właściwie usłyszałem głos Krzyśka Millera. Sprowadzali niezdyscyplinowanego brata i omawiali jego zachowanie. Widziano go na przykład, jak wchodził do domu publicznego. Okazało się, że on też zobaczył. Zdumiewały mnie opisy rozpraw. Bardzo dużo fajnych. Dlaczego ktoś z własnej woli miałby się poddawać podobnej procedurze? Zapewne pragnął się doskonalić. Też ta fotografia bardzo się spodobała. Trochę narzekał, że puściliśmy to w świat. Mason musiał być prawy, godny szacunku, bogaty w cnoty heroiczne i pracować dla kraju. To jest doskonały komentarz Agaty do tego zdjęcia. Cielomularze stali się symbolem wyższych wartości republiki. Inne instytucje nie spełniały tych kryteriów. Rewolucja wywołała dyskusję, kto ma uosabiać republikę. Dziennikarstwem fotograficznym. Przed rewolucją był król. Króla się pozbyto. Pojawiła się nowa kwestia równości. Kto więc na tyle się wyróżnia, aby się stać symbolem republiki? Poza masonami nie istniała żadna odpowiednia grupa ludzi. Doskonale pasowali do nowej roli. Byli budowniczymi. Symbolizowali ideały nowego narodu. Nie gwiazdorzy. No absolutnie nie gwiazdorzy. Masonów wychwalali dziennikarze, na przykład komentatorka działań Waszyngtona Ann Royal. Gdyby nie wolnomularze, ludzie staliby się pandurci kusów. Bardzo przyłożyć do tak zwanej kałuży na dalekim Tarchominie. W 1825 roku, niecałe 50 lat po podpisaniu deklaracji niepodległości, bracia zajmowali ważne stanowiska w prawie wszystkich instytucjach społecznych i państwowych. Młodzi ludzie po roku dwóch fotografowania, czy bycia w tym zawodzie... Niemal nieograniczona władza i popularność spowodowały zaniedbanie ideałów masonerii. W wszystkich miejscach można być po bycia w zawodzie. Za chwilę opowiemy, jak do upadku bractwa doprowadził spisek, którego celem była ochrona masońskich tajemnic. I ta przysłowiowa kałuża zawsze mu wychodziła i zawsze była trochę lepsza niż zdjęcia innych, czyli absolutnie był wybitną postacią. Wspomniając Krzysia, rozmawialiśmy ze Sławkiem także o tym, jak... W 1826 roku doszło do morderstwa i spisku, które rzuciły cień na bractwo. Gdy fotoreporterzy, właśnie Sławek... Wówczas prawie w każdym mieście Ameryki istniała loża masońska, a jej członkowie zajmowali ważne stanowiska we władzach i w gospodarce. Zdjęcia, a jeszcze trzeba było wywołać. Bardzo często nie było...
nie było do tego nadmiar władzy doprowadził do arogancji, a arogancja do czynów niezgodnych z prawem. W Batavii w stanie Nowy Jork pewien niezadowolony mason, niejaki William Morgan, zamierzał wydać książkę ujawniającą sekrety bractwa. To wszystko jest szalenie proste i komfortowe. Co więcej, mam wrażenie, że masoni dowiedzieli się ze zgrozą, że chcą zdradzić szczegóły inicjacji. Stał się fotografem, fotoreporterem. W każdym razie jakoś jest... Morgan był z zawodu kamieniarzem, ojcem rodziny, w stopniu kapitana. Był również aktywnym członkiem bractwa. Miał w loży wrogów. Bracia oskarżali go o pijaństwo i próżniactwo. Każdy z nas też powiedział, nie wiadomo skąd przyszedł do głowy pomysł ujawnienia masońskich tajemnic. Uważa się, że zemsty albo z chęci zesłuchowe. Inni z kolei twierdzą, że uczciwie pragną ujawnić światu niebezpieczne i świętokradcze przysięgi. Morgan złożył przysięgę zakazującą mu zdradzania tajemnic bractwa. Wiedział, że karą za jej złamanie jest śmierć, a egzekucja jest okrutna. I to tak samo. To też jest trochę tak, że nawet nie znam tego dyskomfortu, ale ja w pewnym momencie zacząłem... Zobowiązuje się i poddaje następującej karze, jeśli złamie swoje słowo. Ci ludzie w pewnych sytuacjach... Niech mi spalą wargi rozmalonym żelazem. Niech mi utną rękę i przedną szyję i wyrwą język, a mego trupa niech wrzucą do wody tam, gdzie przypływ pojawia się i znika. Niestety może nie zrobić tego, co nauczny świat. To jest siła kosmetyczna. Miejscowych masonów zaniepokoiły i rozgniewały plany Morgana. Konfliktów, powodzi i tak dalej. Jeden z nich, kto później wystąpił z bractwa, napisał tak: nigdy nie widziałem tak zdenerwowanych ludzi. Sprawiali wrażenie, że działają w najwyższym wzburzeniu. Myślę, że należy doceniać. Ono będzie się rozwijać i tak dalej. Masoni uważali za filary prawości społeczeństwa, wysłali do gazet złowieszcze ogłoszenia. Do tego może się inaczej przyłożyć, no tak jak mówi Agata, zrobi fotografię przez... Wszelkie informacje dotyczące niejakiego Morgana można uzyskać w sali masońskiej. W wiosce Morgan jest uważany za niebezpiecznego oszusta. Istnieją ludzie, którzy chcieliby zobaczyć kapitana Morgana martwego. 9 dni później trzech masonów w towarzystwie konstabla wdarło się do domu Morganów i dokonało aresztowania na podstawie wyssanych z palca oskarżeń. Zabrali przy tym wszystkie rękopisy i dokumenty, jakie tam znaleźli. Morgana szybko zwolniono z aresztu, ale był to dopiero początek jego kłopotów. Pewnie wiele osób, które znały go powierzchownie, nigdy by nie przypuszczały, że jest aż tak wrażliwy. Wrażliwy do tego stopnia, że... Morgan był nadal zdecydowany opublikować książkę. 2 tygodnie później grupa samozwańczej Straży Obywatelskiej usiłowała spalić drukarnię, w której miała się ukazać książka Morgana. Sąsiedzi wszczęli alarm i ugaszono pożar, zanim doszło do poważniejszych strat. Zbliżało się tragiczne rozwiązanie wydarzeń. Morgana ponownie aresztowano, tym razem pod zarzutem niespłacenia długu w wysokości $2. Już za chwilę informacja radiowa. Zawieziono go do pobliskiego miasta Canandaigua, gdzie wtrącono go do więzienia. Program przygotował Tomasz Kopka, a realizował Paweł Wróblewski. W więzieniu pojawił się tajemniczy nieznajomy. Podał się za przyjaciela Morgana i spłacił jego dług. Gdy tylko Morgana uwolniono, został schwytany i wepchnięty do wozu z okrzykiem morderstwa. Miejscowa prasa opisała ten incydent. Istnieją poważne podstawy do obaw, że kapitan Morgan został zamordowany. Wypuszczono go we wtorek wieczorem. W środku nocy wywieziono otoczone koniczną grupą ludzi. Od tamtej chwili nikt o nim nie słyszał. Wielka piątka w Lidlu, czyli aż 5 produktów, super tanio. Porwanie Morgana wstrząsnęło całym miastem. Komitety obywatelskie wezwały do działania.
Do pan opinii publicznej. Wzywamy wszystkich, co nie pochwalają porwania i oddzielenia od żony i dzieci człowieka, o którym wiadomo, iż nie popełnił żadnej zbrodni, aby przyszli do gmachu sądu o godzinie 12. Zdecydujemy o podjęciu koniecznych środków. Komitety zorganizowały ponad 100 spotkań w miastach wokół miejsca zbrodni. Dzięki drobiazgowemu śledztwu odtworzymy działania porywaczy organa. Odkryto, że w 36 godzin pokonali oni niewiarygodną odległość 192 km od Kanady Tegły do Youngstown na granicy z Kanadą. Na całej trasie pomagali im inni spiskowcy. Zaopatrywali wodę, pożywienie, świeże konie i powozy. Youngstown Morgana związanego i zakneblowanego przewieziono przez rzekę Niagara do Kanady. Szczegóły oferty w salonach. Masz dosyć infekcji? Działaj! Sięgnij po tabletki Neozinę. Neozina zarówno wspomaga odporność, jak i działa przeciwwirusowo. Zastosuj Neozinę w każdej sytuacji. Neozinę. Zwalczaj wirusy i nie daj się infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem. My wskazują, że wtedy go zamordowali i zatopili jego ciało w rzece. 500 mg Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dynamo Czanowa. Przez komitety obywatelskie stanowiło podstawę wyborów na porywacze organa. W tym tygodniu Kubuś Water za złoty 59 zł. Produkty do prania Surf za 12,85 zł. Oferta dostępna m.in. w sklepach Gama i Eurosklep. Wejdź na megakolekcja.pl. Reklama. Aresztowano i skazano 24 miejscowych masonów. Radio TOK FM. Setki świadków składały zeznania w 18 odrębnych procesach. Przez cały ten czas bracia robili wszystko, by powstrzymać działanie wymiaru sprawiedliwości. Małgorzata Mostowiec, zapraszam. MSZ w Seulu informuje, że Rada Bezpieczeństwa Onzeku przyjmie nową rezolucję w sprawie Korei Północnej, która w piątek przeprowadziła pierwszą jądrową. Najsilniejszy jest dotychczasowy południowo-koreańscy. Eksperci twierdzą też, że Pjongjang zakończył przygotowania do kolejnego nuklearnego testu. Prezydent Syrii oświadczył, że jego stan jest zadeterminowany, by odzyskać wszystkie osoby znajdujące się w rękach terrorystów. Za mniej niż 6 godzin w Syrii miał zacząć obowiązywać rozejm. Oznacza on przyjmowanie przez siły rządowe działań wojennych na terenach zajętych przez rebeliantów, wyłączając tych, które pozostają pod kontrolą dżihadystów. Narodowy Bank Polski szacuje, że koszty prezydenckiej ustawy o pomocy frankowicy, jak także koszty zakładów, mogą być nawet 2 razy wyższe od zakładanych. Wstępnie ustalono, że wyniosą one 3,5 do 4 miliardów złotych. Więcej o tym w kolejnym. Informacja Radia TOK FM o 13. Część masonów podjęła decyzję, aby przeszkodzić wymierzeniu sprawiedliwości. Na termometrach od 24 stopni silności przez 29 stopni do 31 stopni do jednego z głównych spiskowców. Radio TOK FM był przerwem hrabstwa. Kazał swojemu zastępcy wybrać wielką ławę przysięgłych składającą się w 3/4 z masonów. W ten sposób zachęcił ich do wydania wyroku, który byłby zgodny z interesami bractwa. Jest godzina 12.42, to jest raport gospodarczy Radia TOK FM Aleksandra Dziewiecki. Ogromny wysiłek, aby przeszkodzić wymiarowi sprawiedliwości, został tak podsumowany przez prokuratora. Świadków aerywano, przekupywano i ostrzegano przed wezwaniem do sądu. Te zjawiska wskazują na działania podjęte, by uchronić przed karą winnych napaści na Miniam. Za brytyjskiego funta płacimy 5 zł. Morgana nigdy nie odnaleziono ani żywego, ani martwego. Jest na minusie i to całkiem wyraźnym, prawie 2%. 1,74%. Zbrodnie związane z jego zniknięciem oskarżono 26 osób. Zaledwie 6 stanęło przed sądem, a tylko 4 skazano pod zarzutem porwania. Mieliśmy przed chwilą w informacjach o tym, że Narodowy Bank Polski mówi, że ustawa... Szeryfa Ilaya Brusa uznano za głównego sprawcę. Skazano go jedynie na 30 miesięcy więzienia. Prokurator doszedł do wniosku, że Morgana nocą 19 września zabrano na rzekę Niagary i tam utopiono. Aczkolwiek zebrano dowody wystarczające, aby zwykłego człowieka przekonać o winie. Nie wystarczą one jednak, aby zyskać absolutną pewność, że Morgan został zamordowany. Masoni wygrali bitwę i uniknęli oskarżeń w sprawie Williama Morgana.
marca 2017 roku. Bractwo jednak poniosło klęskę na wojnie. Przeszkodzenie wymiarowi sprawiedliwości przez znanych masonów wywołało powszechne oburzenie. Za chwilę opowiemy, jak wpływowi wolnowolarze stali się pariasami w kraju, który pomogli zbudować. Tam, gdzie się nie pojawią, doprowadzą do ruiny. Rzeczy, o których słyszymy często, każdy słyszał to wielokrotnie, są to ważne sprawy i proszę Państwa... Zaangażowanie Williama Morgana wstrząsnęło społeczeństwem. Bardziej jednak niepokoiły je powtarzające się działania masonów przeciw wymiarowi sprawiedliwości. Oburzenie wywołane sprawą Morgana doprowadziło do powstania ruchów antymasońskich. Przeciwnicy postanowili doprowadzić do zamknięcia różni usunięcia masonów z wszystkich stanowisk w życiu publicznym. Niegdyś uważano masonów za dobrotliwych obrońców demokracji. Teraz przeklinano ich jak siłę nieczystą. Atakowano masonów w pamfletach. Masoni wywierają krępujący i smutny wpływ na nasze stosunki polityczne i gospodarcze. Znak Rymni i Chwyt wykonują swoją kabalistyczną robotę w niezliczonych kanonach. Odgrzewanie budynku to działanie na całym północnym zachodzie rozprzestrzeniała się podsycana przez gazety niechęć do masonów. W 1830 roku już ponad 100 gazet udostępniło łamy antymasońskich. Z masonami walczyło jedno wydawnictwo na 8. Badanie nieruchomości, ewentualnie na przykład działania związane nagle tajemniczość, ekskluzywność i władza sprawiły, że masoni przestali pasować do demokratycznego społeczeństwa. Z zastosowaniem takiego brzydłego świata. Otwarcie potępiał wolnowolarzy John Quincy Adams, były prezydent i syn John Adamsa, sygnatariusza deklaracji niepodległości. Masoni tworzą armię co najmniej 200 tysięcy ludzi. Obijają się wokół każdego przedmiotu ich niechęci, niczym Boa dusiciel wokół swojej ofiary. Tajemniczość masonów była dowodem, że knują coś złego. Uważano ich za złych i niemoralnych. Rekrutowali kandydatów wśród przyjaciół, a zatem być może tworzyli sieć powiązań po to tylko, aby otrzymywać stanowiska, przekazywać je sobie nawzajem i prowadzić interesy wyłącznie między sobą. Masoneria nie była już symbolem równości, lecz nierówności. Powstało wiele nowych stopni wtajemniczenia o imponujących tytułach. Można było zostać wielkim kapłanem albo wielkim królem, a nawet cesarzem. Było to sprzeczne z naturą Ameryki. To jest temat, którym dzisiaj szczególnie zajmujemy się w superfunduszach, bo są osoby, które mają wiedzę i mogą wszystkim tym, którzy chcieliby coś zrobić... Przeciwnicy masonów twierdzili teraz, że liczące 100 lat rytuały powstały z potrzeb do diabła. Zwłaszcza dotyczyło to krwawych przysiąg. Dokładnie tak. Niech mi utną rękę i przetną szyję i wyrwą język, a tłupapy rzucą tam, gdzie przybyłych pojawia się i znika. Cytując treść podobnych przysiąg, przeciwnicy masonów twierdzili, że walczą o duszę Ameryki i biorą udział w wojnie między dobrem a złem. Działania ruchów skierowanych przeciwko masonom przypominały polowanie na czarownicę. Natomiast Narodowy Fundusz realizuje te działania doradcze na terenie Mazowsza. O ich zbrodniach mówiono zambony. W Otchłani rządzi zły duch i jego potomstwo. Każdy stusza porzuć masonerię i uciekaj z Babilonu. Masoni oddawali ciosy, odrzucali oskarżenia i wskazywali, że cała antywojenna retoryka jest tylko tanim sposobem zdobywania przez polityków głosów wyborców. Pierwszy raz od czasu ogłoszenia naszej wspaniałej niepodległości widzimy partię podejmującą wysiłek powrotu do epoki, w której za odmienną wiarę palono na stosach. Przeciwnicy masonerii nie tylko rozpętali polowanie na czarownicę. Pierwszy raz w amerykańskiej polityce stworzyli partię, która skutecznie rywalizowała z demokratami i republikanami. Jej działania skupiały się
Polityczny ruch antymasoński powstał w tej części stanu Nowy Jork, obok której polwano Morgana. Obywatele trzech miast przysięgli nie oddawać głosu na żadnego kandydata, który by nie potępił zbrodni popełnionej na Morganie. Wkrótce potem mieszkańcy miasta Seneca ogłosili, że nie wybiorą masona na żadne stanowisko polityczne. Rok po zniknięciu Morgana przeciwnicy masonów zajęli wszystkie stanowiska w miastach i hrabstwach w całej zachodniej części stanu Nowy Jork. Należący do masonerii ustawodawcy stanowi obawianie się potępienia ze strony opinii publicznej. Mianowali specjalnych prokuratorów do prowadzenia śledztwa w sprawie Morgana. Mieli nadzieję, że spełniając żądania społeczności, stłumią coraz częstsze obwinianie całego bractwa masońskiego o morderstwo i zmowę. Może takie inwestycje trzeba realizować. To jest ta strategia przyniosła odwrotny skutek. Z naszej rozmowy się przebija, ale trzy kolejne komisje, napotykając przeszkody w gotowe dotarcia do prawdy, zaczęły wspierać przeciwników masonerii. To są to jednostki samorządu terytorialnego, czyli gminy. Mogą być to przedsiębiorcy. Antymasoński ruch polityczny rozprzestrzeniał się niczym kosztem. Jego członkowie postanowili stworzyć własną niezależną partię i wydzielić się od republikanów od demokratów. Była to również pierwsza partia, która deklarowała tylko jeden cel. Całkowite zniszczenie wolnomularstwa. Także modernizując swoje obiekty, czy prowadząc tego typu działania, może korzystać z nas. Wybrali gubernatorów w Vermoncie i Pensylwanii. Zorganizowali także pierwszą w historii Ameryki konwencję, aby nominować kandydata na prezydenta. W wyborach powszechnych ich kandydat zebrał 8% głosów. To także jest kwestia inicjowania, wspomagania, obejmowania kampania antymasońska zniszczyła bractwo, które uważało się za strażnika demokracji. Dawniej potężni, teraz namiętnowani wolnomularze mieli zakaz ubiegania się o stanowiska publiczne. Szanowani obywatele zerwali wszystkie więzy z bractwem. Po pierwsze, no, takie duże obiekty zawsze pochłaniają bardzo dużo pieniędzy przy ogrzewaniu. Gwałtownie spadła liczba masonów w Ameryce. Dużo prądu, jak rozumiem, Vermont został zmuszony do rozwiązania wielkiej loży. Wówczas instytucji państwowej w Illinois i Michigan wielkie loże zniknęły. W północnej części stanu Nowy Jork członkowie co najmniej 3/4 lóż przestali się spotykać. Także widzicie państwo, ludzie mówią, żeby Lipską przez okno wyrzucić. Ludzie mówią bez skrupułów, że wiesz, że babsztyle są takie, że wykorzystują ludzką dobroć. I to takie coś, co tutaj do tych masonów, że obracają ludzi i potem, wiesz, żeby zamienić w potwora i upiec na patelni grillowej. O Maryjo. Oczywiście wszystko kosztuje, ale na to wszystko też są pieniądze do wzięcia z Unii Europejskiej. Dokładnie tak, to znaczy są pewne działania, które mogą być finansowane. Nowe loże masońskie początkowo działały jako zwykłe kluby towarzyszenia. Unikano wzmianek o boskiej inspiracji czy władzy politycznej, które charakteryzowały masonów w przeszłości. Wybrano działalność charytatywną. Nowe bractwo uzyskało uznanie za prowadzenie domów opieki dla osób starszych, łóż szpitali oraz sierocińców. Możemy służyć jakby w tej warstwie. Na długo przed powstaniem systemu opieki społecznej masońskie organizacje charytatywne były ostatnią deską ratunku dla chorych i bezdomnych. I nadzór nad inwestycjami, ale także możemy wskazać źródła finansowania. Obecnie do wolnego zakonu masonów w Ameryce należy 2,5 miliona członków. Zgłasza, może się ubiegać o finansowanie. Dla niektórych lokalna loża jest miejscem nawiązywania przyjaźni, gdzie ludzie dobrej woli łączą siły, aby czynić dobro. W ten sposób ułatwiamy dotarcie do środków. No, no tak, bo zwykły człowiek nie zawsze jest w stanie... Dla innych ma głębsze, bardziej urodzinne znaczenie. ...programów
dostępność, to taka konsultacja, taka wiedza jest niezbędna. Szczególnie dla osób, które są do tego przygotowane, wciąż stosuje starożytne symbole i dziwne rytuały, o których dzisiaj mówimy, są czasem przerażające, czasem niosące pociechę. Były przekazywane z pokolenia na pokolenie jako kamienie milowe na drodze ku wiedzy i oświeceniu. Dokładnie taki trzeba też podkreślić. Tak się kończy. Ich prawdziwe znaczenie zrozumiemy jedynie podczas wyprawy w głąb historii. Długi film. Wersja polska na zlecenie. Polskie media. Amerkom. Studio Publishing. Tekst Małgorzata Sam. Radio Kącik. Przy realizacji projektu to jest oczywiście Przedział Ekonomicznego. Na dno trójkąta bermudzkich. Oleg Pieńkowski, który ocalił świat. Ten program już działa, z tych osób można korzystać. To powiedzmy chociaż w jednym zdaniu na jakiś przykładzie. Co na naszej ziemi nie ma miejsca dla narodu, który zdradził swoją ojczyznę. Oczywiście. Żądam kary śmierci dla Olega Pieńkowskiego. Plany, które są wykonane... 13 maja 1963 roku. Trybunał Wojskowy w Moskwie przed kamerami KGB w obecności kilku dziennikarzy zagranicznych pułkownik Oleg Pieńkowski zostaje oskarżony o zdradę ojczyzny i skazany na śmierć. Oto jeden z nieznanych wyczynów kryzysu kubańskiego, który kilka miesięcy wcześniej mógł zakończyć się wybuchem konfliktu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi. Przez 13 lat lepiej znajdowało się na skraju przepaści. Perspektywa wojny nuklearnej pomiędzy dwoma supermocarstwami jeszcze nie była tak realna. Inkwizycje polowania na czarownicę. Inkwizycja, polowanie na czarownicę. I zresztą tak jak wspomniałem, ta budowa tej platformy to jest... Przez Kościół Katolicki. To jest jeden z elementów, który także jest istotny dla wymiaru informacji. Na resztę energetyczne to coś dla Państwa. Bardzo panu dziękuję za spotkanie. Pan Jacek Spyrka, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, był moim Państwa gościem. Ja dziękuję uprzejmie. Dziękujemy serdecznie. Super fundusze. Właśnie, drodzy Państwo, doradztwo energetyczne, jak wspominaliśmy, już działa. Są osoby, które są kompetentne, które za darmo udzielą Państwu konsultacji, podpowiedzą, co można zrobić. Są także cicho nagrana konie jest. Roku 2020, gdzie te czarownice? 2023, bo do tego momentu rozliczona będzie perspektywa unijna i pieniądze unijne, o których cicho jest nagrana. Rozmawiamy. Pieniądze tu, gdzie te czarownice jest, także, proszę Państwa, cicho nagrana. Jak wspomniałam, którzy czekają na Państwa pytania i pomogą za darmo. Zatem jeszcze raz kilka adresów do zapamiętania, strony, które warto odwiedzić. Po pierwsze, strona www.doradztwo-energetyczne.gov.pl, ale także polecamy stronę Fundusze Europejskie gov.pl, stronę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, także stronę tokfm.pl, ukośnik superfundusze. Tradycyjnie przypominam także o punktach kontaktowych. W każdym województwie jest biuro, można pójść, można porozmawiać, zapytać, gdzie są pieniądze unijne, żeby zrealizować nasze pomysły. To koniec dzisiejszego wydania Superfunduszy, a kolejne oczywiście już za tydzień, w poniedziałek o 12.40. Superfundusze. Program jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Jan Wróbel zaprasza na poranek radia TOK FM. Patriotyzm to miłość do własnego kraju, trzymanie się swego, trzymanie się tego biało-czerwonego krzyża potężniejącego nad całą Polską, ale i pewna doza tolerancji, może nawet i sympatii dla kolorów tęczy. Bo każdy widzi świat inaczej. Zapraszam, Jan Wróbel. Poranek Radia TOK FM. We wtorek od 7 do 9. Reklama.
Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Ten Spider 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, owczeli i tłuszcz. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Nowy plecak, piórnik, kolorowe zeszyty i farby. Szykuje ci lecz poprawkę szkolną dla dziecka? Dzieci w obozach dla uchodźców chciałyby pójść do swojej szkoły, ale zniszczyły ją bomby. Polska misja medyczna wspiera matki i dzieci, które bez naszej pomocy będą jeszcze bardziej bezbronne. Wejdź na stronę pmm.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc dzieciom i mamom w obozach dla uchodźców. Tata Oli znalazł sprytne rozwiązanie na zatkany nosek. Plasterek Aromactive. Leki eteryczne zawarte w plasterku Aromactive szybko udrożnił nosek. Ona spokojnie przespała całą noc. Moral? Na zatkane noski stosuj Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc. Jedyna, niepowtarzalna, urzekająca. Dolina Charlotte. Miejsce stworzone z myślą o twoich pragnieniach. Znaleźli w nim natchnienie wybitni artyści i zagrani legendarni muzycy. U nas świętem jest każdy dzień, bo każdego dnia spełniamy marzenia naszych gości. Harmonii ducha i ciała odnajdziesz w luksusowym spa. Bali i Hani. Do źródeł muzyki wrócisz w kultowym rockmabie. Daj się urzec dolinie, w której serce i gitarę zostawił Carlos Santana. I have a new home. This is a new home for me. www.dolinacharlotte.com. Dlaczego tak wiele Polek wybiera Vitotal dla kobiet? Nie zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Vitotal dla kobiet ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal.